40 lat istnienia polskiej sceny w Legnicy najlepiej zobrazuje kilka liczb. Widowni zaprezentowano aż 250 premier, przez instytucje przewinęło się ponad 1300 pracowników. Teatr zdobył ogólnopolską, a nawet globalną renomę, dziesiątki razy wystawiając swoje sztuki na scenach całego świata. Jego polską historię zapoczątkowała premiera spektaklu Lato w Noam według Iwaszkiewicza, wystawiona w 1977 roku. To nie jest jubileusz Teatru Jacka Głąba, to jest jubileusz Teatru w Legnicy, który ma 40 lat, który przechodził różne okresy życia. Został nawet, jak Państwo wiecie, zlikwidowany. Przecież połączenie WDK-u z teatrem w 1991 roku było de facto z likwidacją teatru w sensie prawnym. W tym roku upływa także 175 lat od oddania do użytku budynku teatru w pruskiej jeszcze Legnicy. Do dziś aktorzy, technicy i inne osoby zaangażowane w pracę przy spektaklach korzystają z wybudowanej wówczas infrastruktury. Rok jubileuszowy będzie okazją do zwiedzenia od spodu obrotowej sceny z lat 20. ubiegłego wieku, ale nie tylko. To jest takie miejsce, w którym w razie potrzeby siada orkiestra ze swoimi instrumentami, czyli muzycy. I tu mieści się około 30 muzyków. Pracownicy teatru nie ukrywają emocjonalnych więzi ze swoim miejscem pracy. Zamieniłaby Pani tę pracę na jakąś inną? To trudne pytanie. Myślę, że nie zamieniłabym tej pracy na inną, choć bywają oczywiście momenty trudne. Są sytuacje, w których się zastanawiam, czy nie wyjść i nie wrócić, są emocje, ale lubię tę pracę i myślę, że zostanę tutaj jeszcze długo. Do przygotowania obchodów jubileuszowych, których kulminację zaplanowano na listopad, zaangażowano także byłych pracowników legnickiej sceny. Dotarłam do ludzi w Polsce, dotarłam do ludzi w Legnicy, dotarłam do pierwszej kadrowej teatru, będzie, do pierwszej koordynator pracy artystycznej mieszkającej w Opolu, również będzie, do aktora z pierwszego sezonu Sławka Suleja, jest w Łodzi, będzie, potwierdził. Na jubileusz do Legnicy już dziś przyjazd potwierdziło 230 osób, w tym także Rosjanie, którzy pracowali na radzieckiej scenie Teatra Siewiernej Grupy Wojsk. Bo trzeba pamiętać, że od 1945 do 1964 roku w mieście teatr działał pod wojskowymi auspicjami Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Kolejny etap w historii polskiej sceny otworzy listopadowa, jubileuszowa 251. premiera. Będzie to Labirynt Świata i Raj Serca czeskiego poety, prozaika i dramaturga Ludwika Kundery w reżyserii Jacka Głąba.